I siema ekipa, ja jestem Kokolino i witam na kolejnym odcinku na moim kanale. Po pierwsze będzie na samym początku odcineczka to, co każdy z was chciał, czyli wyniki konkursu na 5 milionów dolarów GTA 5 Online. Dzisiaj jest ze mną Artur, 7900, zwycięzca. Przywitaj się. Dzień dobry wszystkim, witam. Pytanie, albo i dwa pytania podstawowe, standardowe. Wygrałeś, dostałeś, czy to był scam? 100% legit, żaden scam. Wszystko pieniążki na mojej koncie. I czy jesteś zadowolony, czy nie jesteś zadowolony? Bardzo jestem zadowolony. I to ja też jestem bardzo zadowolony, że ty jesteś zadowolony. A wy ekipa, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie suba, łapę w górę i zapraszam do odcinka. No i ekipa, tak jak widzicie, witam już was w odcineczku. I dzisiaj wam pokażę mega łatwiutki patent na kaskę dla początkujących graczy. Jeżeli nie masz nic z GTA 5 Online, nie ma żadnych biznesów. O kurde, światło im przebili, hehe. Jeżeli nie ma żadnych biznesów, żadnych kurde klubów, jakichś salonów gier albo coś, to mam dla ciebie właśnie odcineczek. Ten odcinek jest specjalnie dla ciebie nagrywany. Więc tak, pierwsze co, to musicie uzbierać sobie 50 tysięcy, żeby się zalogować do Security Search jako VIP albo jako prezes. Zależy jak trzymacie biuro. Ja mam biuro, patrzcie, to jest właśnie moje biuro. Ja mam biuro, więc nie muszę logować się jako VIP, a wy jeżeli nie macie biura, bo jesteście początkującymi, to musicie uzbierać 50 tysięcy, a 50 tysięcy chyba będzie bardzo łatwo zbierać, nie oszukujmy się, to nie jest jakaś wymagająca suma. Jak już macie te 50 tysięcy, to się logujecie do VIP-a, ja w tym wypadku do Security Search, po prostu wchodzicie tak menu interakcji i tutaj będziecie mieli VIP, ja tu mam pojazd, gdyż jestem już zalogowany do Security jako prezes i nie mogę na razie zrezygnować, gdyż moja organizacja robi paczki jakieś. Dobra. I co jeśli już jesteśmy w tym Security, to po prostu klikamy tak zadania VIP-a i wybieramy sobie jakieś zadanie VIP-a, co nie? Na przykład ja wam bardzo polecam łowcę głów, bardzo łatwe zadanko. I tak, lecimy start. O. I tutaj musimy zabić 4 cele. 1, 2, 3 i 4. I teraz dużo osób pod ostatnim filmem się pytało, nawet czasami spinało, denerwowało. Tobie łatwo powiedzieć, gdyż masz opresora, tobie bardzo łatwo to robić, te misje. Tobie tak łatwo powiedzieć, bo masz opresora. Tak, mam opresora i bardzo polecam wam robić misję opresorem. Ale jeżeli jesteś początkującym graczem i nie masz opresora, to w zakładce, w zadaniach pojazdy prezesa, albo pojazdy VIP-a, masz tak jak buzard. Patrzcie, tu macie buzarda. Ja mam za darmo buzarda, gdyż go kupiłem na stronie Warstock Cash and Carry. I mam go za darmo, ale wy będziecie musieli zapłacić 25 tysięcy dolarów. Macie buzarda, za 25 tysięcy dolarów macie buzarda, dopóki go nie zniszczycie, on jest wasz. Więc po prostu jak nie macie opresora, to zamawiacie sobie w pojazdach VIP-a takiego buzardzika za 25 tysięcy. On ma rakietki, działka, wszystko jest, bardzo szybki jest, patrzcie, strzela normalnie, działa, wszystko elegancko. Więc powiem tak, zostawcie suba, łapę w górę, gdyż do 5000 subskrypcji idziemy bardzo, bardzo wielkimi krokami, a na 5000 subskrypcji jest mega super specjal do GTA 5 dla graczy GTA 5. Obojętnie na jakiej platformie, czy to jest PS4, czy Xbox, czy PC, będzie do wygrania albo 100 milionów, albo 250 milionów w GTA 5 Online. Więc zostawcie suba, łapę w górę, trzymajcie się i cześć.